Witam, właśnie opony teraz napompowałem i jadę skuter oddać Adamowi. Przyszedłem do Adama, usiadłem i Leila do mnie przyszła. Zaczęła mnie lizać i usiadła obok mnie. Chłopaki się przygotowują właśnie na nagrywanie. Intrus, palmowy intrus i Filip, was. Tak, no. Stryby, o, jakby później. Czekaj. Zdobę nas. Nie ci dam coś takiego, tylko to troszkę brudne jest, żeby linię zrobić. Okej, okay, dobra. To tak odlepszy. Super prosto nie być, ale z tego się będzie łatwiej zrobić linię, nie? I to belka, żeby to wyszło, to belka, nie? Pionie. Szkoda tego miejsca, że aha, bo tu jest ten. Intrus, rozumiem, dobra. Oby byś to mówił intrus tu na tym. U Adama już się kłanie turiany wyrosły na drzewie. U góry jak wiszą. Też pełno. A były takie malutkie bardzo. O, właśnie takie malutkie jak to były. Słuchajcie, ja przerzucę teraz kamerę na was, chłopaki, bo będę dziewczyny. Na jedna kobieta jest z nami. Magdalena, macie już na tabelę. Będzie kolejna. Teraz druga runda, kto najszybciej zje zupy ze wszystkich zawodników, wygrywa. Kto pierwszy zje żurek? Wiecie, są takie niewykształcone embriony jaja. Ale łyżką czy można... No ale żurek... Nie wiem, jest czym chce. Żurek w środku. Może przesunkę. Krzysztof, dostaniesz zaraz minus punkt jeszcze jeden taki. To nie było uzgodnione, przepraszam bardzo. 10 zł. Młody blondyn, największy strzypiarz. Mumin przegra. No pij to, a nie tak łyżką machasz. Wszyscy piją. Jajko, wyjedź i pij. Musiałem zastosować w ogóle z was pewne oszustwo, które już się pewnie skapnęliście na czym. Koniec. Pokaż mi się. No jak pokaż? No, no jest, dziękuję. Krzychu. Pierwszy Krzychu. Super te baluty. Nie? Drugi Krzychu! Machaj, machaj, Dariuszu. O, tutaj się przeciągnie, zawody się przeciągną. Mumin trzeci będzie. No. Zapisuję punkty. Pomóc ci? Zaraz wam powiem, o co chodziło w tej całej hydrozagadce w tym momencie. No, to smaku, zaraz się dowiemy, co tam w środku było. Krzychu pierwszy, trzy. No, Darek, a nie cztery? Nie, kto był drugi? Jajka też muszę mieć. Dwa. I trzeci jest Darek. No jeszcze nie wiem. Może się, no, może się zadławi. No jest, no jest. Darek, trzeci. Łuczek jej. I Azja Life ostatni. Dziękuję. Teraz się okazała być runda druga. Palmowy Krzychu. Idę. Do nas będziesz losował i odpowiadał na pytania. Mamy osób 1679, myślę, że nie jest to źle jak na tą godzinę. Spodziewałem się może ciut więcej, ale jest, jest ok. Ale mam zamieszać czy ty zamieszasz? Ja zamieszam, a ty sobie... Ja słyszałem, że to powodek... A ty już... sobie losuj, nie mów co słyszałeś, bo zaraz pokażesz... Czyli mam wylosować teraz ja? Tak, proszę, wylosuj te pytanie. Bo ja wylosuj, daj mnie. No,
może pokażę widzom i ty odpowiesz na to pytanie. Tu żadnej nie ma. Stolica Australii. Sydney. Nie. Łąk, zero. Proszę się nie odzywać. Ja to jest chwili, bo dostaniecie za kilka dni. Zero punktów. Tu można zdobyć 3 punkty, bo za każdą odpowiedź. Losy sobie kolejne. Canberra jest stolicą Australii. No dobrze. Dlatego faktycznie. Daj. Przylosowałeś, ja pokażę widzę. Znowu stolicę wylosowałeś. Stolica Indii. Delhi. No może być, bo już jestem. No poczekaj, masz jeden punkt, wiesz następne pytanie, losuj sobie. Ale co, ja losuję, no, losuj, a ty otwierasz, tak? No ja otwieram. 2 do potęgi trzeciej. Oj. 6. No, 8, 2 razy 2 razy 2, nie? 3. To masz jeden punkt, Macie, bo na jedno pytanie zapraszam kolejną ekipę, macie jeden punkt, Krzychu dostajesz. Jeden. Z matematyką słabo. Bardzo słabo, zawsze było. Odpowiedziałeś, dobra, zapraszamy Azję. Dobra. Mieszamy tu nas, nie trzeba mieszać. Gdzie jest pytanie? Co mi można palić tutaj, nie? Ja chciałem iść. No. Na zapiece. Czekaj. Zaraz, pytanie. Kadafior po angielsku. Kto? Kadafior po angielsku to... Co po angielsku? Kalafior. Cauliflower. Cauliflower. No, dobra, nie ma punktu. Przepraszam, bo ja ci biorę tego. Co sobie wyjść? Dobra. Podstępne. O! Pierwiastek kwadratowy z liczby 9. Mogę podpowiadać, czy nie? Nie, no co? No. Nie no, 3 razy 3, 9, nie? Nie postawiam. Sam co otwierasz już? A, no, dobra, no, nieważne, że to otworzę, ale... Kuźwa, na 2 pytania znałam, nie? Odpowiedź. Trzeba było tu wystąpić, ty, nie? A, znowu z języka angielskiego, śledź, ryba, tak? Żeby to nie był śledź od namiotu, ryba po angielsku. Nie, śledź. A, śledź. Śledź, to że mówię, że ryba, a nie ten ryba. Dobrze powiedział. Nie, śledź! Nie, śledź po angielsku. Śledź, no. Ja wiem. Filip, ja jadłem, ty odpowiadasz na pytanie. Zero punktów. Później Maniek. Później Muminki. I później... Pozdro dla Filipa i wszystkich uśmiechnięta buźka. Intrus i Filip. Dobra, dzięki wam wszystkim. Także mamy już po kolejnej konkurencji odpowiedzi. Kolejna runda. Ten, kto najlepiej narysuje prezesa. Idę coś na śmiesznego. Karykaturę. To właśnie takiego bałwanka narysował Krzychu. Azja Live. Też poszedł na żarta. Prezes Chińczyk. Ja lubię sobie tak zasadniczo. Wszyscy skończyli. Nie ma czasu. Masz czas, jeszcze prezes nie wrócił. Bąbel. I włóczyki w Azji. Magdalena, weź się za konkurencję, a nie za mi tego zdrawiam. Dzięki. Czyli palmowy Krzychu narysował coś takiego. Palmowy Krzychu. Zaraz będzie ankieta na ten temat. To jest palmowy Krzychu, co stworzył portret mój własny. Czy jestem podobny? Oceńcie sami, czy są walory artystyczne. Teraz dwójka. Azja Live. Mani. Stworzył coś takiego. Czy jestem podobny? Czy po portrecie pamięciowym opublikowanym w magazynie kryminalnym 997 ktoś by mnie rozpoznał na ulicy? Czy zostałbym zatrzymany, aresztowany? Odpowiedzcie sobie sami. Dobre walory artystyczne. Ja tu też tak podkreślę, że przecież nasi tutaj widzowie mają, jak ludzie renesansu, wiele różnych dyscyplin. Zaraz będą dyscypliny też sportowe. Mamy numer 3. Dariusz. Włóczyki. Włóczyki.
czy jestem do zatrzymania, czy jestem podobny? Czy sąsiedzi doniosą, że ja to ja? Czy są walory artystyczne? Czy ten człowiek ma drwik w ołówku? I końcówka, jest to Wojtek i Filip, ekipa numer 4. Coś takiego. Teraz pozwolę sobie na minutę głosowania. Robię ankietę i to wy ocenicie. Azja, tak? Jeden, trzy głosy, tak? Czy jak? No, jak to tam było? Azja, like, fajnie postawił. Tak, ja jestem, tak. No, to niestety. Azja, like, 0, 3,1. Nie? Słuchaj, teraz chwila wytchnienia. Czy ktoś znajdzie mój palmowy kubek? Nie będzie za to punkt, ale... Skrzychę Megzek po pierwsze miejsce. No, skrzychę Megzek po pierwsze miejsce. No, po drodze, ile chcę w tej patelni? Nie za dużo. Nie wiem, gdzie są nasze przyjaciele. Ale nie za dużo. Ustawcie się, gdzie chcecie. Pierwsza Lejla, za Lejlę dostajecie 3 punkty, za Stefana 2 punkty. To pierwszy dzień. A później jest 0 i 0. Także zapraszam do dzieła. Tam jest żarcie. Ustawcie się gdzieś. Jak powiecie, że jesteście gotowi, gdzie się ustawicie, ja mnie to nie obchodzi, gdzie staniecie. Macie nawoływać nasze psy. Za Lejlę jest 4. Number 6. To ja zawody te wygrałem. Lejla i Stefan przyszli do mnie. Możemy to robić tutaj, będzie mi wygodniej. Srejle, proszę przynieść piłkę. Please bring the ball. I robimy kapki. Ile kapek, tyle punktów. Kogo wyznaczacie ze swoich listy? A co to jest kapka? Kapka to jest takie podbijanie... To nikt nie umie tego. No, ile podbijesz, tyle masz punktów. No, jak fartem podbijesz 2, masz 2 punkty. Jak podbijesz 3, masz 3. Jak ci się uda 4, to masz 4. No każdy tutaj, bo tu mam dobre... Jakie kapki? Nie rozumiem. Piłeczkę podbijasz. To jest tak nogą. No this one. Jak sobie radzisz? No this one. Ja z kolei mam nogę, nie bardzo. Ja podbiję raz. Ja może 2 góry. To startuje. Ja ci będę psy przeszkadzać, nie masz słowa. A można z główki też? Można. Nie, bo się pobudzę. Szósta runda. A muszą przeszkadzać, tak? No nie muszą. Odbijanie piłek. Chodź, Lejla, Stefan. Dobra. Lejla, Stefan. Lejla, Stefan, już. No, zaczynaj. Dwa. Dwa punkty. Ja i tak się spodziewałem jednego, nie? Dwa. Azja life. Dwa pinki. Stefan. No. Cztery. Naciągamy. Cztery. Buczyki. Trzy. Ale walkover, bo do wody. Trzy. Krzyku, zaraz będziesz miał punkt minus za twoje dogadywania. Bardzo proszę. Dobra. I ja z moją biedną chorą nóżką. No to znowu Filip nie bierze. To jest to zawody sportowe. A, bo to piłka cztery. Dobra, okej, Srylie. They can use this one. Stefio, chodź! Chodź tu do mnie. Chodź. Raz. Odejść. A ja muszę zobaczyć, ile ja bym zrobiła. Agresor. 10 złotych. 5. A ja ile? Proszę przestań krzyczeć na tę biedną dziewczynę. Nikt nie rozumie, a ty cały czas krzyczysz. Nic nie przygotowałeś. Cała ta ekipa to totalna amatorka. Sztanga na czas. Potrzebuję stoper. To jest w telefonie. No ja będę miał. Sztanga w sensie jaka sztanga? Na mnie spojrzałeś. Strongman zawody. Strainer, round number 7. Should be ready, 7. Słuchajcie, kolejna dyscyplina z zasad Strongman. Czyli
Tryny zaczynaj tutaj. Runda numer 7. Dobra, ok, dziękujemy. I będzie to strongman. Mamy sztangę napełnianą wodą, notabene, ale jest ciężka. Zaraz wam pokażę. Trzeba przejść dookoła basenu. Idziecie stąd, w tą stronę, czy w tą stronę, mnie nie obchodzi. Tylko wychodzicie z punktu, wracacie do punktu. Dookoła basenu. Czyli ja pierwszy, tak? Czyli tak. Wchodzimy i wracamy, tak? Tak, dookoła po prostu. Dookoła. Po prostu, jaką ścieżką pójdziesz? Zdejmę kartki, bo... Nie zdeptać kwiatek, bym prosił, nie? Zobacz, no mów tak. 3, 2, 1, start. Opa! Kurde, mówiłem mniej niż kwiatu. I jak odłożysz, musisz odłożyć go tutaj. Stop! Ile miał? Bryga za nim pobiegł. Psy przeszkadzają, to nie moja sprawa. Jest. 18:45. Mogę wrócić o puder? 3, 2, 1, start! Szybciej! No? 16. Uj! O! Nie, 17. Tu macie popisane, napisane. Ale nie, wyladam. No, ja wyladam sobie. Poczekaj, poczekaj. Muminy mają pierwsze. Mumin ma pierwsze, tak, ale a Azja Life? Ostatnie chyba, nie? Nie, trzecie. Trzecie, to ma jeden. Włóczyki 3 i palmowy Filip 2, nie? Teraz to mnie przyniósł wiąza do tej ekipy dzisiaj i no taki to będzie jakby konsensus tego wszystkiego. Ostatnia. A czekajcie. Czy ja dobrze mówię? Tak. Dobrze mówisz. Ostatnia będzie to 3, 2, 1. Na czym polega to? Już wam mówię. To będzie trochę spektakularne. Ponieważ musicie przez wodę, pomiędzy tymi dwoma, widzicie, tutaj jest takie odpływy dwa, nie? No. Żeby nie było ani z tej strony, tylko tędy. Tak? No. Przedostać się na drugą stronę, dotknąć ławki i wrócić i usiąść tutaj. Przepłynąć do tej ławki i usiąść na ławeczkę. Nie, 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 nie usiąść tam, nie usiąść. Dotknąć ławki, powiedziałem. Czyli, żeby nie było, może ja wam zaprezentuję, żeby nie było, że to te. To chwilę, potrwa, ja sobie zapamiętam. Dobra. Żeby nie było, że prezes wymyśla, a sam by nie wskoczył, że on się tu naśmiewa z moich wspaniałych tutaj. A czy pływanie nie miało być na koniec? Ja wam pokażę, co trzeba. Właśnie jest na koniec. Co trzeba zrobić. Dobrze? To już jest koniec. To ja już wam pokazuję. Trzeba zrobić coś takiego. Zdjąć okulary, które proponował. Tak? Srenie! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja wam pokazuję, co trzeba zrobić. Patrzcie. Biegniecie sobie powolutku, bardzo powoli, albo inaczej, bardzo szybko, a zarazem bezpiecznie. Doskakujecie, gdzie chcecie. Dopływacie, czy dochodzicie do następnego brzegu. Tutaj wychodzicie. Ale to slow motion. Biegniecie tu dalej. Dotykacie tej łapki, zostawiając ślad łapą mokrą. Wracacie. Tędy, pomiędzy tymi dwoma musi być. Widzicie te białe? No. Tędy. Jak to? Tu
wodą się obcieracie, nie musicie oczywiście. I tu wyskakujecie, jak ja. Teraz to robicie to wszystko, ale... I tu i zasiadacie na tej oto ławeczce. Ławeczce, to już nie będę siadał. No. To było na tyle. Trzy w upierście. Głównego. Filip, ale Filip, poczekaj, ty też skaczesz, tak? No. Aha, dobra, to jak ty się zawodzisz, przepraszam. Myślałem, że mi tu przeszkadzasz. Poczekajcie, ja też sobie tu stanę. Wiecie co, ja może przejdę w ogóle na tamtą stronę. Przepraszam was wszystkich, jeszcze moment. Czekajcie, ja będę na tamtej stronie, O, chyba mam lepiej wzięty. Oby dzięki były i... Dobra. Jesteście gotowi? No. Tak. Uważajcie na siebie, żebyście sobie krzywdy nie zrobili i tak dalej. Pamiętajcie, że pomiędzy tymi dwoma wychodzimy tutaj punktami. No. I wskakujemy. Tu już jak to chce, ale po schodkach nie wychodzimy. Jak wam psy przeszkodzą, to już jest wasza taka... Tak powiem, no ja już widzę dygusa na mojej stronie. No to 3, 2, 1, start! Ja idę za góry. Siła. A ten mi ręką nogę zablokował i nie mogę. Ale to mamy. Za nadgodziny nie płacą. Krzychu, trzy punkty. Kto był drugi? Ja. Maniek. Azja Life. Dwa punkty. Filip jeden. Filip 1, 0. Teraz zobaczę tylko kto ile zebrał kasy. To od razu tutaj widzę w procentach. Czyli tak. 2 punkty. Maniek 1 punkt. Krzychu. 3 punkty. Maniek 1 punkt. Włóczyki 2 punkty. 0. Także teraz będzie oficjalne odliczenie, to może wezmę czerwony marker. Jakbym gdzieś tam miał, widzieliście czerwonego markera? Z drugiej strony masz czerwony. Nie, nie, tak? O. No, dobra. To odliczone. Poczekajcie. 7, 8, 9, 11, 14, 17. Krzychu, 17 punktów palmowych. Azja Live. 7, 8, 10, 11. Włóczyki. 5, 7, 10, 13, 15. Palmowy Wojciech i Filip w Azji. 5, 7, 9, 12. 13, 15, 16. Dziękuję. Do następnego. Słuchajcie, teraz później Włóczyki, trzecie miejsce 15, Azja Life 11, najgorzej. Dziękujemy. Dziękuję. Ja dziękuję również wam. Mam nadzieję, że bawiliśmy się fajnie. Bo przecież nie o to tak chodziło. Ja również się fajnie bawiłem. Gratuluję wygranemu po pierwsze. Dziękuję. Gratuluję drugie miejsce tam. A dziękuję przedstawiciela. Bardzo. Dziękuję. Tu od razu trzecie zahaczę. I czwarte też się liczy. To pierwsze za podium, tak? Krzychu, może bym cię na taki wywiad, jakby tu można było znowu krzesełko podprawić. I żebyś coś nam tutaj... tylko
powiedział kilka słów. Ja bym chciał o tym moście dokończyć. Zdałem sobie koszulkę o tym moście. Tylko nie za dużo, bo będziesz musiał być tutaj, wiesz. No ale dobra, powiedz, ile mam. Już robimy jedzenie. Pomału znosimy na stół po zawodach. Teraz na stole są ogórki z cebulą. Maniek dzisiaj rządzi. O, właśnie chlebek upieczony ze serem i zapiekanki przyszły. Wojtek, pokaż się, 11 lat w Indiach. Wojtek to jest... Zwróćcie miejsce na deskę. Wojtek to jest przy rower, który nie ma roweru. Widalczyk, jakbyś mówił? Ma. Właśnie przyszła kiełbaska. Jedźcie też na ciepło, sprawiedliwą. Jedźcie też tam na jest cebulka. Grzanki z jeżdżarkami, no bo... Właśnie wracamy od Adama. Jak się wam dzisiaj podobało? Mi? Było okej. Okay. No było wesoło, może tak. Zabawa była, nie? Okej. Okay. Dla relaksu. Zabawa była. Jak nie dla widzów, to na pewno dla nas było. Tak. A tak wyglądają nasze okolice wieczorem. No, właśnie wróciłem do domu. Chciałbym powiedzieć, że mi się dzisiaj podobało. Fajnie się bawiłem na tych zawodach. Dziękuję za oglądanie filmu, za tym, co mnie wspierają. Dajcie suba. Większość z was mnie nie subskrybuje. Piszcie komentarze, lajkujcie. Jeśli chcecie czytać moje książki, to zostańcie płatnym patronem. Możecie sobie czytać książki, pobrać w formie PDF-u.
I tych, których was interesuje, piszę nową książkę w postaci western, historyczna fikcja. I chciałbym powiedzieć, żebyście zobaczyli kanały jak Włóczyki w Azji, Raport z Akcji, na live'ie jego Azja Live, Palmowy Vlog i Palmowy Krzychu. Możecie sobie zobaczyć to, co oni nagrali, czego ja nie nagrałem. U mnie możecie, zobaczyliście właśnie, co u nich na przykład nie było. Z innej perspektywy też możecie sobie filmiki zobaczyć. Także odwiedźcie ich kanały. Jeszcze raz dziękuję bardzo za oglądanie i wspieranie. Do zobaczenia w następnym odcinku. Dobranoc.